różne się rzeczy tutaj dzisiaj dzieją. Najgorsze jest to, że jestem sam. O, takie historie dzieją się u nas w Wanie. Halo, siemanko ekipa! A dzisiaj tylko tak pokrótce ten jeden komputer chcę wam pokazać. Teraz powiedz kilka takich technicznych rzeczy, ile to prądu zżera. Jak zatrzymamy wieku wiatr. Ile pieniędzy? Nie. I to był ten trigger. Witam was bardzo serdecznie z Pen Meadow Farm. Można powiedzieć, że jestem na takiej przedimprezce, ponieważ no, ten główny cały event będzie miał miejsce jutro. Moto Bash, tak się właśnie nazywa. Tam się spotkamy z harlejowcami, których nie brakuje i tutaj, bo niektórzy przyjechali z bardzo daleka, więc postanowili tutaj organizatorzy wynająć farmę. Także można tutaj rozbić sobie namiot, stanąć campervanem. Są tutaj różne konkursy i właśnie a propos konkursów, zaraz idziemy przeciągać linę. Będziemy reprezentować ekipę vanliferów, a będziemy walczyli z ekipą Polish Bikers. Zobaczymy, kto wygra. Najgorsze jest to, że jestem sam, nad czym bardzo ubolewam. Monika niestety nie mogła przyjechać po różnych perypetiach związanych z dostaniem urlopu. Na koniec się rozchorowała. Także jestem sam. Wszystko na mojej głowie, wszystko muszę ogarniać sam i nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Na szczęście oprócz mnie jest jeszcze kilka ekip i mam nadzieję, że chłopaki i dziewczyny pomogą mi zorganizować ten czas i nie będę się tak czuł samotnie. Oprócz nas jest tutaj ekipa, którą znacie z poprzedniego filmu. Rough Adventure. Jest również z nami Mariusz i Gosia. Cześć. Własnoręcznie zbudowanym renóweczką. Miejsce jest naprawdę super. Dzikie. Nie ma w ogóle domów naokoło. Polana. Jak widzicie, dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Skoro tak zaczyna się impreza, to jestem ciekaw, jak będzie ten główny event wyglądał. Póki nie powiem start, żeby nie było oszukiwania. I teraz cała drużyna musi być przeciągnięta, no tak? 3, 2, 1, start! Chyba dziewczyny muszą wam pokazać, jak się ciągnie. Nie wiem, kogo stwierdziliśmy, że robimy sojusz. Nie ma kto wygrał, kto przegrał. Mamy tutaj kartkę winę. Konkursów co nie miara. Chłopaki teraz odczyniają tutaj strongmanów, a to rzucają kłodami, a to utrzymują w rękach, kto dłużej. No do wygrania są różne jakieś tam gadżety. Też chyba tam pójdę, dołączę do nich, zaraz coś podźwigam, poćwiczę. Bo dzisiaj trening nie zrobiony, także trzeba kłody trochę podźwigać. Mam nadzieję, że jutro nam pogoda dopisze i będę mógł tutaj porozmawiać z niektórymi ludźmi. Ponieważ niektóre rozwiązania nawet tutaj w tych 4x4 jeepach, w ten boxach jest niesamowite. Oczywiście, że jest mega fajne. Zadowolony jesteś z wyjazdu? To piąteczka. Co będziesz teraz nagrywał? Kuba rośnie, mały youtuber. Co będziesz teraz nagrywał? O czym? Jakąś historię? Będziesz opowiadał coś? Czy będziesz relacjonował tutaj mecz siatkówki? Dzisiaj Polska gra w finale. Z Włochami. Mam nadzieję, że wygrają. Jak myślisz, wygrają czy nie? Chyba. Raczej. Taką
musi to załatwić tutaj. Pomóc ci? Tak. Pokaż, zobacz. Tutaj musisz kliknąć do góry, ciach. I już teraz możesz nagrywać. No. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale te dwa motory, które stoją przed autem, wchodzą do środka, do bagażnika. Dobra, ja już powoli będę kończył relację tutaj z tego miejsca. Idę tam troszeczkę chyba pogram w siatkówkę, a z wami widzę się jutro w głównym evencie. Także do juterka. Powoli szykujemy się na główne wydarzenie. Mamy stąd jakieś 15 minut do Highway Camp. Rafał znowu nas uraczył swoją pyszną szakszuką. Jakie to jest cudowne z rana, szczególnie po tym, jak do godziny 4 grała muzyka. Rafał, zracz nam przepieść na to pyszne śniadanie. A nie jest to, wiesz, szuka jest po prostu. No co mamy? Mięsko, jakaś kiełbaska wczorajsza z grilla. O, i z ogniska. I z ogniska, tak. Jajeczka, papryka, pomidory w puszce. I cukinia widzę. Cukinia, no, kabata. Miałem wam nagrać relację z eventu, ale zobaczcie, co się dzieje. Jest taka deszczowa pogoda w tym momencie, że nie da się już nic zrobić. Ma tak padać do samego wieczora, ale w sumie jak ktoś nie widział naszego filmiku, jak wygląda ten event, to tutaj się pojawi relacja z poprzedniego roku, jak to wszystko wygląda w ładnej, pięknej, słonecznej pogodzie. Jestem bardzo zadowolony, że tyle ludzi do nas przyszło. Szkoda, że cię nie ma, Monika, tutaj. Byłabyś bardzo szczęśliwa, jestem naładowany tak pozytywną energią. Tyle ciepłych słów usłyszałem od was. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas tutaj odwiedzili. Naprawdę jesteście super. Okay. Ja byłem z tatą i z Natalią, a jeszcze obterłem tutaj wiosłą. Ojejku, za ostro wiosłowałeś. Takie historie dzieją się u nas w Wanie. Zobaczcie, jakich mam gości przesympatycznych. Po kolei, jak macie na imię? Natalia? Kasper, Amelia. Mama? Tam. I tata Rafał. Tak się zastanawiam, czy tutaj do nas przyszli nas odwiedzić, czy się schronić przed deszczem. Nie, nie, specjaliśmy herbatkę pyszną. Tak, właśnie. Jeszcze mam tam ostatki marokańskiej herbaty, także polewam, bo tam zobaczcie, ile jeszcze ludzi jest koło nas. Halo, siemanko ekipa! Wy też się chronicie przed deszczem? Tak, tak. Tak. No. I ciepła herbatka. To lejemy. Nawet bez cukru. Cieszę się, że smakowało. Nic z relacji. No nie pójdę teraz, nic nie nagram. Idziesz, no piękna pogoda, parasolka i zasuwasz, jakby nie było. Nie? Chyba, że będziesz szedł ze mną z parasolką, bo mi kamera, żeby się nie zobaczyła. Gdybym tylko miał parasolkę. Masz parasolkę? Nie mam. Znaczy mam. No to chodź, nie mam. No mam. To ja mogę iść. Nie. Nie, nie idę, bo już kiedyś miałem taką sytuację i mi kamera trochę zmokła i koniec. Silniczki wszystkie tak. Silniczki i inne rzeczy i kto będzie nagrywał filmy z Turcji? Nie, a na to czekamy.
zapraszamy wszystkich na grupę facebookową Polski Van Life UK. Kto ma ochotę, jak najbardziej, obojętnie czy jeździsz kamperem, jak nie jeździsz, tak samo wszystkich zapraszamy. Zwolenników, sympatyków, a zawsze może się ktoś komuś spodobać i będzie chciał się przesiąść na kampera albo do kampera. Dokładnie. Znajdziecie tam wszystkie informacje na temat miejscówek, gdzie są organizowane eventy, bo organizujesz też się eventy różne w różnych miejscach, dzikie spotkania, bardzo spontaniczne. Na dziko są nie za bardzo ogłaszane, żeby nie było zbytnio... No, takie na dziko, no. Tak jest, ale jak najbardziej można się spotkać, można się napić kawy z wkładką. Także wszystko, co jest dla ludzi, jest dla nas. Dokładnie. Także wpadajcie na Facebook. Jak najbardziej, zapraszamy wszystkich. Jeszcze jedną rzecz wam muszę pokazać. Obiecałem wam, że pójdziemy do Krzyśka, do jego vana. Wiecie, on tam ma mnóstwo elektroniki, którą już kiedyś wam pokazywałem w jednym z filmów, w jednym z eventów, ale jest tam teraz jedna nowa rzecz. Krzysiu, co tam masz? Co ty znowu wymyśliłeś? Opowiadaj. Oj, tam od razu wymyśliłeś. Po prostu kilka rzeczy sobie połączyłem w jedną całość. I tutaj mamy wyświetlacz do mojego systemu. Wow, ale tutaj masz, tu masz sterowanie drzwiami. Wszystko tutaj masz w jednym miejscu. No, po kolei alarm, włączanie systemu alarmowego całego, które drzwi, okna są otwarte lub zamknięte. Kilkanaście różnego rodzaju czujników temperatury. A możesz sterować z tego komputera kamerami zewnętrznymi? Kamerami, tak jest. Na przykład, jeżeli sobie wejdę w security. Właśnie, i to jest to. Jeżeli chodzisz sobie security, security, no to mojego vana nawet tu widać. Tak jest. No, stoisz z tyłu, no to jesteś oglądany, niestety obserwowany. Ty mnie nagrywasz cały czas? A co sobie będę żałował? To pożyczysz mi jakieś ujęcia. Zobaczymy, co robiłeś w nocy. Oj, oj, oj. Nic ciekawego. Po kolei mamy światełko. A, to jest fajne. Living room, bedroom, czadowo, kurde. No i możemy albo stąd włączać, albo możemy dźwiękiem operować. Ok, Google, turn on living room. Mówisz i masz living dokładnie. Room, oświetlenie jest. Czemu? Możemy tak samo sterować nasyceniem światła, czyli możemy sobie rozjaśnić. Ok, Google, living room brightness 10%. I już się przyciemnia. I tak, a jak ewentualnie by komuś nie pasowało, to można sobie ręcznie to zrobić tutaj tym suwaczkiem. Tak jest, suwaczkiem tak. Sobie możemy rozjaśniać. To jest wszystko spięte do home system, tak? Tak jest, to jest wszystko spięte razem. Teraz powiedz kilka takich technicznych rzeczy, ile to prądu zżera? Dużo? Mój system... Ale to już z kamerami zewnętrznymi, ze wszystkim, 24 na dobę chodzi, tak? 20, tak jest, mam 3 kamery podpięte do systemu, które chodzą 24 na dobę i mogę je obserwować na bieżąco, plus dodatkowe 2 kamery niezależne od systemu, które wysyłają wszystko do chmury. Aha, okej, okay. Ale cały czas potrzebujesz internet, żeby to działało. Tak jest, do tych 2 potrzebuję internet, żebym mógł sobie sprawdzać zdalnie. Ten system, pozostałe 3 kamery tak samo mogę sprawdzać zdalnie wszystko. I one, mam dodatkowo możliwość wyświetlania wszystkiego w systemie. W granicy 2-3 amperów na godzinę, czyli na dobę mamy około 48 do 60 nawet amperów, w zależności wszystko od zapotrzebowania, jak często tak, jest używane, jak wiadomo, bo to są... To jest też te tryb czuwania pewnie, tak takie jest. Rzeczy, nie? Tak jest, także no, no niestety... Jest to trochę prądożerne, ale no zapewnia to wygodę niesamowitą, nie? No, zabezpieczenie jest super. Mam możliwość włączenia, wyłączenia wszystkiego, włączenia muzyki, na przykład jeżeli widzę, że na kamerze, że ktoś się kręci koło samochodu, mogę sobie włączyć zdalnie muzykę tutaj no na tak, głośniczku Google. To jest odstraszacz taki. Nie? I no, ktoś nie wie, mogę włączyć światło tak samo z zewnątrz albo w środku, także no w pewnym sensie jakieś jest to zabezpieczenie. Wiadomo, że no nie ma stuprocentowego zabezpieczenia. Nawet Rottweiler, gdyby tutaj w środku spał, no też go można unieszkodliwić. Unieszkodliwić, dokładnie. No, ale mi się wydaje, że fajna rzecz, wygodna. Trzeba troszeczkę mieć pojęcia, jak to zrobić. Och,
YouTube, nie jest to łatwe. YouTube nauka trochę zacięcia, dokładnie, to jest... Ty, jak coś nagrasz, to ja się na pewno chętnie nauczę i coś takiego zrobię. Może nie aż tak rozbudowane, ale na przykład sterowanie wiatrakiem i światłami, jakimś tabradykiem, to bym chciał mieć, bo tak jak mówisz, no można w jakiś sposób odstraszyć tych złodziei potencjalnych, jak się tam kręcą koło samochodu. To jest, nie? Jakby nie było, normalny system domowy, smart home, zaadoptowany przeze mnie do kampera i zestrojony z moimi urządzeniami, także mam podłączenie do wody, mogę sterować pompą wody zdalnie, ogrzewaniem, podgrzewaniem wody. Super. Także no, niektóre bajery są przydatne. Przykładowo chodzę po górkach, wiem, że za godzinę będę schodził, będę spocony oczywiście. No i sobie nagrzewasz. Włączam elegancko wodę, wracam, biorę prysznic. A, albo tak. I no, jestem dokładnie gotowy, żeby rozpalić grilla po 10 minutach. A czas w podróży to pieniądz. Im mniej czasu się bałamuci na takie zbędne rzeczy, tym więcej czasu jest na grillowanie, tak, i imprezowanie. Tak jest, i spotykanie się z ludźmi. Spotykanie z ludźmi, dokładnie. Wszystkim polecamy. Piąteczka. Piąteczka. Muszę wam jeszcze pokazać jednego vana. A mianowicie jest to kawalerka na kółkach Maćka. Maciek też jest weteran angielskiego van life'u, jeżeli chodzi o Polaków. Już ile mieszkasz w vanie? W tym miesiącu obchodzę 5-lecie mojego van life'u. Dokładnie 5 lat temu wyjechałem w drogę. Przyjechałem do Wielkiej Brytanii na miesiąc do siostry i po 2 latach wypadałoby znaleźć coś swojego, tak? I zobaczyłem na ceny pokoju do wynajęcia w Londynie, gdzie była, wtedy mieszkała ówczesna moja dziewczyna, i stwierdziłem: Jezus Maria, to za skrawek łóżko, korytarzyk chudszy niż tutaj i to regalik taki malutki, tyle pieniędzy, nie. I to był ten trigger point tak zwany, tak? Tak, zapalnik. To tak się nie da, ludzie, to jest bez sensu zupełnie. Więc wtedy też oglądałem bardzo dużo vanliferów amerykańskich i stwierdziłem, to jest coś, to jest super, tak? Super rozwiązanie, i alternatywa na to życie tutaj, nie? Wziąłem kredyt na spłacanie na 2 lata i spłacałem dokładnie tyle samo, ile bym wydawał po prostu na taki pokoik. Mhm. Super. Kurde, po 2 latach po prostu... Masz swój dom. Na początku wyglądało zupełnie inaczej. Łóżko było tam, gdzie było łóżko. Okien nie było. Na zewnątrz był stealthy, ten ukryty taki. Ja chyba go pamiętam takiego i właśnie. Taki totalnie blaszak i po prostu bez okien. I wykończone było w piance akustycznej, takie jak w studiu dźwiękowym. Stwierdziłem, mi się to podoba i taki będzie. Zmieniłem to. Teraz jest dużo miejsca takiego tutaj na przejście. Kuchenka była tutaj, to pozmieniałem. Okno dodałem i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to ten stealthy ukryty jest dużo lepiej po prostu, żeby wyglądał jak kamper. Nawet miałem jedną czy dwie sytuacje takie dziwne. Co za auto dziwne jest? A odkąd wygląda jak kamper, to o, kamper. Wszyscy wiedzą. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć. I czym się jeszcze zajmujesz, bo to jest też dosyć ciekawe. Słuchajcie, początkiem tego roku zacząłem zabierać ludzi na wycieczki, żeby mogli też poczuć trochę tego van life'u, tak? Ludzie wiedzą, słyszą, chcieliby spróbować, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać, tak? Więc sobie po prostu zabieram w tym momencie tym kamperkiem 2 osoby, no max 3, aczkolwiek zawsze zabieram 2. Popływać na paddleboardach różnych, bo końcem zeszłego roku skończyłem kurs Waterspot Leader, więc po prostu wiem, jak bezpiecznie wziąć opiekę się na wodzie, mam kamizelki ratunkowe, pianki, paddleboardy i po prostu jedziemy na przykład na Snowdon, wychodzimy na górę, śpimy na dziko, później idziemy pływać na paddleboardach u podnóża góry i kosztujemy tego kontaktu z naturą. Można mnie znaleźć wpisując na YouTubie kawalerkę na kółkach albo Van Life Magic. A z takich nowości, których jeszcze nie wiecie, bo to była taka tajemnica jeszcze. No. Tydzień temu kupiłem wielkiego kampera, takie kamperzysko, jakie tylko największe. Ale ile ma lat, powiedz? 32 lata. No i na filmie niedługo będzie pokazany. No niedługo właśnie chcę pokazać. Na razie tak jeszcze dokręcałem śrubeczki, sprawdzałem wszystko, okay. I ten kamper będzie na sprzedaż też. Super. Kiana, dzięki wielkie za spotkanko. Dzięki, do zobaczenia. Ktoś się rozstał z gwiazdą i nie zauważył tego. Tak jest miłością każdą. Dotyczy to wszystkiego. Spojrzałem w kosmos góry i zobaczyłem w niebie dziury.
Wywrócił karę Bóg za to, że śnieba sięgać mógł. Plac opustoszał, tarp zwinięty, za mną pusto i cicho. Zabieram tutaj jeszcze kolegę do Southampton, pakujemy rower do środka i zbieramy się. Przyjacielu, gotowy jesteś? Jestem gotowy, siema, pozdrawiamy serdecznie, hej. No, przyjechałeś na rowerze z Southampton? Na rowerze Southampton, tak. Ile tu jest mil? Wczoraj przyjechałem 7 godzin do Londynu. Wczoraj przyjechałem do Londynu na imprezkę. Z Londynu przyjechałem do Hawaii Kombi po imprezce. Na drugą imprezkę na Ognicho. No i dzisiaj rano tutaj. Tak, to ile było razem? 150-160 km jakoś tak, no. Czad. No, zapraszamy na rowery. Polska grupa rowerowa w UK. Puszkaj, dokładnie. No, Łukasza. Tak, super. Zapraszamy serdecznie. Dobrze, że teraz masz transport. No i teraz mam to transport. By było ciężko. No, nie trzeba będzie drałować, dokładnie. Zbieramy się, pakujemy w ogóle. Ja się zastanawiam, jak nam ta furka wejdzie do środka, ale coś wymyślimy. Zaraz będzie wszystko ogarnięte. Dokładnie. No muszę wam powiedzieć, że ten rower jakby tu był. Pasuje jak ulał. Elegancko, można jechać. Już zostaje Merida. Jeszcze dwa w domu są, także spoko. Na czymś będę miał jeszcze jeździć. To najbardziej będzie brakowało, bo na zakupy nim jeżdżę. No bo, bo nie posiadam auta. A, wszystko na rowerku. Pracuję, wszystko na rowerze. Pracuję jako kierowca, ale nie posiadam auta. O, super. To co, lecimy, nie? Lecimy. Nieprzemyślanych słów i chwil, tak wiele jest. Ja to nie ty, ty to nie my. Ja już w Southampton odpoczywam po tym bardzo intensywnym weekendzie. Jeszcze raz chciałbym bardzo wszystkim podziękować, którzy do nas przyszli, porozmawiali, wsparli nas słowem. W tym, co robimy, po prostu jesteście niesamowici. Fajnie było też spotkać ludzi, którzy nas nie oglądają, a mogli zobaczyć, jak to jest żyć w wanie, wejść do środka, napić się marokańskiej herbaty. Także może już jesteście z nami. Wszystkich bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy na naszym kanale. Wielkie dzięki dla Asi i Rafała z RAF Van Adventure, którzy wykonali dla nas wspaniałe kubeczki, torbę, no i koszulki. Na pewno będą nam towarzyszyły w naszej kolejnej podróży do Turcji. Dzięki jeszcze raz, jesteście niesamowici. Anglię powoli nawiedzają już jesienne wiatry. Dobrze, że nie pada, jest piękna pogoda, świeci słońce, baterie się ładują. Także będę kończył ten odcinek. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. Widzimy się prawdopodobnie za tydzień na live'ie. Na gorąco przed samym wyjazdem z Anglii w naszą kolejną podróż, także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Hejka! Zapomniałam dni, nieprzemyślanych słów i chwil, tak wiele jest. Ja to nie ty, ty to nie my.